Anna Lewandowska, 31L, chce, aby jej córka również pokochała sport i zdrowe, odżywianie, dlatego za wszelką cenę próbuje zachęcić dwuletnią Klarę do pierwszych aktywności fizycznych, na macie. Czy jednak nie jest to trochę za wcześnie? Anna Lewandowska, mimo zaawansowanej ciąży, nie ma zamiaru zwalniać tempa. Reklama w miniony weekend rozpoczął się kolejny: obóz trenerki, podczas którego jej podopieczne. Po wpłaceniu odpowiedniej sumki pieniędzy, wykonują katorżnicze ćwiczenia, by poprawić swoją sylwetkę i zrzucić zbędne kilogramy. Ten wyjazd jest dla żony, Roberta, 31 l. Wyjątkowy, gdyż postanowiła wziąć ze sobą córkę Klarę. To właśnie, ona stała się bohaterką tego wypadu. Internet zaczęły zalewać zdjęcia i filmiki. Na których mała Klara ćwiczy na Macie razem z mamą i innymi uczestniczkami. Niektórzy zaczęli zastanawiać się, czy nie jest to jednak lekka przesada, by dwuletnie dziecko w tak młodym wieku zaczynało ćwiczyć. Na pewno Ani i Robertowi zależy, by córka poszła w ich ślady i również prowadziła aktywny tryb życia. Mamy tylko nadzieję, że mała Klara nie czuje i nigdy nie będzie. Czuła presji związanej z marzeniami rodziców. Co o tym myślicie? Zobacz więcej materiału w wideo.